Dosłownie kilka dni temu, 25 marca, destylarnia Glengale obchodziła swoje 20-lecie. W związku z tym postanowiłem Wam dzisiaj opowiedzieć na temat destylarni Glengale, czyli producenta whisky Kilkerran, jak również omówimy sobie najstarszą oficjalnie dostępną na rynku whisky z tej destylarni, czyli 16-letnią whisky Kilkerran. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław Poremski, Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym wideo porozmawiamy sobie na temat destylarni Glengale, jak również omówimy sobie whisky Kilkerran, która została zabutelkowana w wieku lat 16. Jest to de facto najstarszy bottling, oficjalny bottling z tej destylarni. Historia destylarni Glengale jest dość ciekawa, gdyż no, mimo tego, że na etykiecie, na opakowaniach widnieje informacja, że destylarnia została założona w 2004 roku, to tak naprawdę destylarnia, historia tej destylarni sięga 1872 roku, gdzie dwóch braci Michelsów, John i William, którzy w tamtym czasie prowadzili destylarnię Springbank, z tytułu swojego drugiego fachu, jaki wykonywali, a obaj byli również farmerami, pokłócili się pewnego rodzaju o owce. Jeden brat obraził się na drugiego tak bardzo, iż odszedł z biznesu, zakładając swoją własną destylarnię i była to właśnie destylarnia Glengale. No jak wiemy, losy Campbelltown potoczyły się tak, a nie inaczej. Na początku XX wieku dużo destylarni zostało zamkniętych. Między innymi destylarnia Glengale została zamknięta w 1925 roku. Na szczęście budynek destylarni został nietknięty, nieruszony i przetrwał do tego słynnego momentu, do roku 2000, kiedy to włodarz destylarni Michels, tak, destylarni Springbank, rodzina Michels, która nią zarządza, otrzymali informację, że aby utrzymać status regionu produkcji whisky jako miasto Campbelltown i region Campbelltown, trzeba coś zrobić. Potrzebna jest jeszcze destylarnia, gdyż warunek był taki, iż muszą być co najmniej 3 destylarnie. Dlatego też od 2000 roku trwały przygotowania do otwarcia destylarni Glengale i takim oto właśnie sposobem w 2004 roku ta destylarnia ruszyła z produkcją. Stąd też taka informacja na etykiecie. No historia dość ciekawa, muszę przyznać. Miałem możliwość tą destylarnię odwiedzić dwukrotnie już do tej pory. Sporo różnych edycji miałem możliwość spróbować. Ogólnie jestem wielkim fanem tej destylarni ze względu na kraftowość przede wszystkim. No i fakt, że podobnie jak w destylarni Springbank, tutaj kładziony jest nacisk nie na ilość, a na jakość. A dowodem tego chociażby jest fakt, że destylarnia ta do pewnego czasu pracowała tylko 6 tygodni w ciągu roku. W tej chwili pracują 12 tygodni w ciągu roku, czyli wyobraźmy sobie 3 miesiące produkcji w ciągu całego roku. Notabene ma to związek również z destylarią Springbank, dlatego że moment, w którym destylaria Springbank jest poddana serwisowi, wszyscy pracownicy Springbanka rozpoczynają pracę w destylarni Glengale i produkują whisky Kilkerran. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy z okazji tych 20 lat produkcji whisky przez destylarnię Glengale próbować 16-letnią edycję, czyli najstarsza oficjalna edycja, jaka jest na rynku. W tej chwili pojawia się bodajże 2 edycje w ciągu roku, jeżeli chodzi o tą 16. Whisky jest oczywiście niefiltrowana na zimno, niebarwiona karmelem, naturalna prezentacja, 46%. I w tym wypadku mamy 60% beczek po sherry, 35% beczek po bourbonie i 5% beczek po rumie. Tak to wygląda w tej edycji, a jest to edycja 1 maj 2023. Jeżeli macie gdzieś butelkę z tego batcha akurat, no to mniej więcej będziecie wiedzieć, o co chodzi. Więc no, przyszła pora, ta najprzyjemniejsza pora odcinka, czyli degustacja. Zdecydowanie jest to Kilkerran i to czuć bardzo mocno w aromacie, gdzie mamy tą taką, jak dla mnie, ten taki znak rozpoznawczy Kilkerran, czyli taka maślaność, zbożowość,
Mamy tutaj dość sporo wyczuwanych takich nut słodowych. Jest wanilia, jest karmel, odrobina dymu. Jeżeli chodzi o kilkrana 12-letniego bądź 16-letniego, to tutaj w tym wypadku, jeżeli chodzi o natorfienie, to jest 6 godzin suszenia słodu nad torfem. Pozostałe 24 godziny to jest proces suszenia nad powietrzem. I tutaj delikatnie wyczuwamy tą dymność, tą torfowość. Oczywiście nie brak tych cudownych nut Campbelltown, czyli tych takich brudnych, garażowych, smarowych, zakurzonych elementów. Jest sporo wyczuwalnych takich świeżych owoców. Coś jak taka pieczona gruszka, coś jak ananas, trochę brzoskwini. Zdecydowanie nie jest to sherry bomba, mimo tego, że większość beczek w tym zestawieniu to beczki po sherry, to w żaden sposób tutaj te beczki nie przejmują kontroli nad whisky. Wręcz przeciwnie, whisky jest świeża, lekkotorfowa, zbożowa, słodowa, odrobinę miodowości również można tutaj wyczuć. Aromat jest bardzo fajnie skomponowany, jest bardzo fajnie ułożony, czuć, że jest to whisky, która już swoje w beczkach przeleżała. Przejdźmy do smaku. W smaku od samego początku dostajemy naprawdę sporo słodyczy. Whisky jest bardzo słodka, jest oleista, bardzo fajnie przywiera do jamy ustnej. I od początku mamy dość sporo takich nut właśnie słodowych, zbożowych i od razu takich nut brudnych. I to jest coś, co kojarzy mi się z dzieciństwa. Już chyba w którymś odcinku o jakiejś whisky o tym mówiłem. Jeżeli ktoś miał możliwość przyglądać się żniwom kiedykolwiek, bądź iść przez pole w momencie, kiedy zboże jest kombajnowane, nazwijmy to w ten sposób, i w powietrzu mamy mnóstwo tego kurzu i pyłu, który leci gdzieś tam z kombajnu, który kombajn zostawia za sobą, idąc z tyłu czujemy ten taki właśnie kurz, mnóstwo tego takiego pyłu ze słomy, tych takich nut właśnie brudnych, a jednocześnie czuć tą taką słodycz w powietrzu właśnie, która ma tutaj powiązanie właśnie z tym procesem żęcia, krótko rzecz ujmując. I to jest takie moje skojarzenie właśnie w przypadku tego Kilkerana, które jest bardzo przyjemne, muszę przyznać. Zaraz za tym w smaku mamy właśnie tą owocowość, która się gdzieś tam uwydatnia. Te takie nuty, być może owoców tropikalnych, trochę ananasa, no i dość sporo właśnie jabłka i gruszki. Idziemy dalej. Im dłużej mamy te łyski na języku, tym więcej takich nut delikatnie winnych się pojawia. Coś, co może się kojarzyć właśnie z takim kwaśnym jabłkiem, być może jakąś taką cytrusowością. I w momencie, im dłużej to łyski trzymamy, zaczyna nam się na języku pojawiać coraz więcej dymu, coraz więcej takiej torfowości, dymu, coraz więcej tego kurzu, tego brudu. I oczywiście no, jest to whisky 16-letnia. I powiem Wam szczerze, nawet gdybym to whisky próbował w ciemno, to nie powiedziałbym, że jest to whisky młoda. W życiu nie powiedziałbym, że jest to whisky 12-letnia, gdyż tutaj już w smaku czuć to zbalansowanie, to whisky jest ułożona, bardzo fajnie skomponowana i bardzo fajnie gra na języku, co jest bardzo przyjemne zresztą. Idziemy dalej. Kiedy te whisky przełykamy, pojawia się więcej dymu, więcej cytrusów, robi się całkiem przyjemnie. Whisky jest bardzo gładka, aksamitna wręcz, natomiast idąc dalej, gdzieś tam pojawia się taka delikatna ściągająca, takie delikatne nuty ściągające wytrawności, coś co mogłoby się skojarzyć z dębiną, coś co mogłoby się skojarzyć z orzechem na przykład, laskowym. No, przez cały czas jest ta taka fajna delikatność na języku, taka słodycz, taka miodowość powiedziałbym nawet, zbożowość, miodowość. I ta
ta dębinowa wytrawność, nazwijmy to tak, trwa dosłownie ułamek sekundy i później wszystko wraca na tory tej słodyczy, gdzie idąc do finiszu, finisz jest średniej długości, średnie w kierunku długiego, gdzie mamy na języku właśnie tą zbożowość, mamy tą słodowość, mamy nuty miodowe, delikatne nuty owoców tropikalnych, jakieś tam delikatne nuty właśnie ananasa i gruszki, trochę dymu i trochę tej takiej brudności Campbelltown, która przez cały czas gdzieś tam fajnie się przewija i jest to tak naprawdę znak rozpoznawczy whisky z tego regionu. Moi drodzy widzowie, tak wygląda 16-letni Kilkerran. Jeżeli chodzi o cenę, oficjalna cena w destylarni to jest 70 funtów, z tego co kojarzę. Na rynku wtórnym, na aukcjach, bo akurat 16 to tak dość ciężko jest dostać, prawdę powiedziawszy. Pojawia się ona w sklepach dwa razy w roku i w tym czasie jakoś nie ma wielkiego boom na to whisky, można ją spokojnie kupić. Natomiast ona tam po kilku tygodniach się wyprzedaje do zera. A że jest tylko dwa razy w roku, no to tak to wygląda, jak wygląda. Na aukcjach, jak już mówiłem, ceny są w okolicach 80-90 funtów za tą butelkę. Co moim zdaniem jest ceną ok. Byłbym w stanie zapłacić za to whisky 80 funtów. 90 funtów. Byłbym w stanie zapłacić, dlatego że jest to naprawdę bardzo dobra whisky. Jest to dobry pretendent do whisky roku 2024, muszę przyznać, gdyż złożoność tej whisky, charakter tej whisky i całokształt tej whisky naprawdę potrafi zrobić wrażenie. Ale to są moje osobiste odczucia, a teraz Wy, moi drodzy widzowie, macie szansę, aby podzielić się własnymi odczuciami w komentarzach pod filmem. Dlatego też dajcie znać, co myślicie na temat tej 16-letniej edycji. A ode mnie to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.